Długo się musieliście przygotowywać, mówię o ubiorze, o fryzurach. Nie, u nas to pierwszy lepszy sklep, gajerek zakupiony, wystarczyła jeszcze muszka, tylko buty, a fryzura to na pastę, na żel i tyle. No ja to jak zwykle wszystko na ostatnią chwilę, ale wyszło świetnie i w ogóle dlatego się cieszę. Szczerze, moja kilka miesięcy, bo musiałam wszystko przygotować perfekcyjnie. Oj, długo, tak, bardzo długo. Problem z sukienką był na początku, a potem to jakoś już poszło. Bardzo długo, od listopada. Ja to od września, bo się do kosmetyczki musiałam zapisać. Tak, a mimo to miałyśmy na 10. Jak się bawicie? Super! Bardzo dobrze, super muzyka, super ludzie i w ogóle wszyscy są super. Zarąbiście. Super, świetna super zabawa. Jest naprawdę. Naprawdę rodzice przygotowali świetną zabawę wraz z nauczycielami, podoba nam się. Bardzo dobrze, orkiestra jest super, naprawdę polecam wszystkim. Ja też się bawię bardzo dobrze, ponieważ znam tutaj tyle ludzi, że wszystkim muszę się pobawić. I ten taniec i oczywiście z moim partnerem wychodzi super. Ze mną zabawa zawsze udana, polecam się na wszystkie studnie. Bardzo chciałabym Ci podziękować. Tak, ja również jestem bardzo mile zaskoczony tym zaproszeniem i w ogóle naprawdę świetnie. Pozdrowić w tym wyjątkowym dniu. Ja chciałbym pozdrowić babcię, oczywiście rodziców, moją partnerkę, no i organizatorów tej imprezy. Czachowskiego pozdrawiam i nauczycieli z Czachowskiego. I chciałabym, żeby nauczyciele wiedzieli, że w poniedziałek nie przyjdziemy do szkoły, bo nie będziemy w stanie, ale pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich bawiących się na tej sali, cały Czachowski. Ja pozdrawiam całą trzecią B, trzeciego LO. Mojego najlepszego partnera, którego mogłam sobie znaleźć i wymarzyć. Całą klasę trzecią B. Tak, zgadza się. Chłopaków z Broni Radom pozdrawiam przede wszystkim. Wychowawcę Soragosa pozdrawiamy bardzo serdecznie. Moją dziewczynę piękną. Moją partnerkę Dominikę pozdrawiam. I mojego tatę, który pomógł nam w przygotowaniach do tej studniówki.